Dzisiaj w studio Radia 5 Czesława Ostrowska i Bogdan Cichocki z Akcji Katolickiej działającej przy parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. 20 choinka za nami. 20 lat to taka dobra okazja do tego, by podsumować to wszystko, jak to wszystko się zaczęło. Oj, zaczęło się spontanicznie, najpierw powstało Oddział akcji katolickiej przy naszej parafii, a później postanowiliśmy, że żeby coś. Zrobić, działać. Tym bardziej, że parafia ma w swoim statucie działalność charytatywną, więc z tym ruszyliśmy. Pomysł był, byli ludzie i tak się zaczęło po prostu. Od ludzi po prostu. Dokładnie. I ci ludzie są z wami cały czas? Czy ktoś się wykruszył, ktoś przybył? Ludzie ciągle są, są kochani, dobrzy, poświęcają swój wolny czas. Jestem tutaj z panem Bogdanem, więc od razu na początku powiem, dziękujemy jemu za tysiące nieprzespanych nocy, godzin, tysiące wylanych litrów paliwa, za troskę o wszystko. Nie ukrywajmy, że jest to jego ogromna praca i no, jesteśmy przedłużeniem rąk księdza proboszcza, wypełnieniem jego serca, które pragnie, żeby zauważyć, żeby zobaczyć, że ludzie potrzebują pomocy. A w tych czasach ciężko o czas, panie Bogdanie, skąd pan ten czas bierze? No jakoś go wygospodarzyć, sam pan rozumie, no ja mam trudno, ale noce są długie, także daję radę, a serca są przyjazne, szczególnie naszych sponsorów, no, jestem tu znany wśród sponsorów, więc często wystarczy krótka chwila, parę sekund, a nawet są niektórzy tacy, którzy dzwonią, że panie Bogdanie, pan jeszcze w tym roku u nas nie był, mówię, no nie, będziemy, będziemy, czekajcie cierpliwie, na razie choinka trwa. Nie, nie mamy zamiaru, zamiaru jej kończyć, chociaż ja już miałem różne wątpliwości, ale proboszcz mnie tak zainspirował, że ruszamy dalej i następna na pewno też będzie. Da się podsumować, ilu rodzinom udało się pomóc przez te 20 lat? Tak, yy, nawet mamy efekty takie podziękowania. No nie chcę wymieniać nazwisk, bo to może trzeba by ich o zgodę zapytać, ale chłopcy studiują... Yy, też dziewczynki studiują, że to są już dorośli ludzie z tamtego czasu i mają kontakty nawet z nami, bo przez rodziny ich, jak nawet na święta przyjeżdżają tutaj, to się spotykamy z kolegami, z którymi gram na siatkówce, to ich tam rodziny dalej to mi wspominają o tym, o tym że 20 lat temu zaczęliśmy taką akcję, i, i, i bo to przecież nie było tylko. Czasami na choince. Braliśmy również udział w akcjach charytatywnych przygotowanych przez Caritas, przez Bank Gospodarki Żywnościowej, ponieważ no, 20 członków Akcji Katolickiej to jest ta siła ludzka i tutaj też należy się im wszystkim podziękowanie za to, bo każdy z nich też pełni swoją rolę. Ja bez tych ludzi też bym nie dał rady zrobić tego, co ja robię sam. Oni są dla mnie ogromną pomocą i oni później w całej akcji biorą udział. No, no i zorganizowani jesteśmy moim zdaniem super. Czy działania akcji katolickiej to tylko choinka? Czy, czy w ciągu roku też, jeżeli jest taka potrzeba, udaje się komuś pomóc? No, jest tego bardzo dużo. Współpracujemy ze szkołą, w której ja bardzo wiele lat pracowałam. Współpracujemy ze środowiskiem, pomagamy przy organizacji Trzech Króli, ale jeżeli chodzi o działania charytatywne, to takie właśnie pomoc indywidualna, odwiedzanie ludzi starszych, pamiętanie o nich w czasie świąt, zaniesienie upominku, zaniesienie jakiejś kartki na Dzień Babci, Dzień Dziadka. No i taka analiza, co się dzieje, obserwujemy. I dla mnie jest to wiele łatwiej, bo będąc w szkole, widziałam te potrzeby. Czasami kontakt indywidualny z rodziną, czasami właśnie pomoc pana Bogdana w rozliczaniu wielu, dla wielu ludzi za darmo, pitów, żeby patrzeć, obserwować i pomagać. No i odpowiedź na wezwanie słów Ewangelii, że komukolwiek pomożecie, to tak jakbyście dla mnie, Pan Jezus mówi, pomogli. I akcja naszej Kaziuki, na której już w tej chwili zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, to jest przy współudziale mieszkańców ulicy Patli, ale również akcji katolickiej właśnie naszej parafii. A skąd wiecie, komu pomóc? Tu ksiądz proboszcz ma ogromne rozeznanie, wiadomo, można powiedzieć, <laughs> służbowo, a poza tym sąsiedzi, rodziny od tego się zaczęło. Myśmy, bo wiadomo, ludzie bezpośrednio sami się nie zgłoszą, ale babcie zgłaszają, zgłaszają sąsiedzi, ksiądz, wikariusze, nauczyciele i stąd to zbieramy. Były lata tłuste i chude zapewne, co pojawiało się w paczkach przez 120 lat. No, w paczkach dominują głównie słodycze, ale staraliśmy się, żeby były, była żywność. To też bardzo ważne było. Dla nas staraliśmy się żeby były przybory szkolne też, przybory czystości, środki czystości, nawet szczoteczki do zębów dostawaliśmy od hurtowni. Także to, co tylko się dało. Raz, że to jest tak, zbieramy najpierw to, co możemy w towarze, a później to, co mamy, jak mamy pieniądze, dokupujemy. Komu pomagacie i kto pomaga wam, że te 20 lat tutaj się przetrwać? No nie bardzo wiem, czy tutaj mogę zrobić reklamę naszym kochanym ludziom, którzy nam pomagają, ale, ale jest wielu naprawdę, wielu cudownych ludzi, wiele gorących serc, wiele dobroci przez te lata doznaliśmy. Dziękujemy serdecznie. Oni wszystko wiedzą jak słuchają radia. Dziękujemy naprawdę. Komu pomagacie tak naprawdę? To osoby bardzo potrzebujące i z czego ta bieda się bierze? Trudno mówić tu o biedzie. Myślę, że biedy już nie ma. Udało się to wszystko chyba w naszym kraju jakoś wybrnąć z tego wszystkiego. Było, były cza, czasy gorsze, ale pomagamy tym, którzy potrzebują. Tu nie chodzi czasami o wspomoc może materialną, chodzi o radość dziecka. Dziecko, które na przykład no, nie ma, rodzice nie pracują, w zakładzie pracy nigdzie nie przyjdzie na zabawę, bo pamiętajmy, że paczki to jest nasz finalny produkt, jakby mówiąc kolokwialnie, tej naszej choinki. Głównym celem to jest spotkanie tych dzieci, zabawa na sali gimnastycznej. Przychodzi Mikołaj, są na sali prezenty, konkursy, rozgrywamy. No i tutaj należy się podziękowanie Szkole Podstawowej numer 10, która nas zawsze gości, prezydentowi miasta, który, który bierze udział w tej akcji i tak samo między innymi jest... Z Prezentami na konkursy, i tak dalej. No, należy się podziękowanie państwu Zielińskim, którzy przez 20 lat, niezależnie od pełnionych funkcji, są zawsze z nami. No, także tutaj mamy tych ludzi wspierających, i to jest całe przedsięwzięcie. To trwa y, prawie trzy godziny ta cała impreza. Słyszymy o tym, że jest choinka. Być może słyszą nas teraz przedsiębiorcy, którzy chcą dołączyć. Y, trzeba spełniać jakieś y, szczególne warunki? Żadnych warunków nie trzeba spełniać. Trzeba mieć otwarte serce i szczodry portfel, i to wystarczy. E, czego życzyć na następne 20 lat? Wytrwałości cierpliwości, miłości, żebyśmy byli zdrowi po prostu. No, już my patrzymy, żeby jakieś młode pokolenie, KSM, który działa przy parafii, obserwował i robił to dalej. No wiadomo, nie jesteśmy ludźmi już tak bardzo młodymi, także oczekujemy tego, żeby. Oni nawet wspólnie nam pomagają na początek przy rozładowywaniu czy przy jakichś innych sytuacjach, żeby podglądali, żeby patrzyli, bo wiadomo nas kiedyś nie będzie. A zdarzyło się tak, że te dzieciaki sprzed dwudziestu lat dołączają do tej akcji, pomagają wam? Tak, studenci nasi, jeżeli są w tym czasie na feriach, to bardzo chętnie. No tak, ci, co nosili nawet paczki, to kiedyś byli sami tak. <grafię> na tych choinkach i brali udział w, tych, w tej choince jako, jako ci no, beneficjenci, a teraz nam pomagają przy rozładunku. Pamiętajmy, że my mamy na przykład rozdaliśmy w tym roku 210 paczek. To są dwie potężne reklamówki składające się na paczkę. To jest 420 reklamówek. To trzeba przenieść. Radować. Logistyka. Takie. Panie Bogdanie, to ja jeszcze skorzystam z okazji i zapytam o Centrum Ewidencji, centralną ewidencję i informację o działalności gospodarczej. O tym rozmawialiśmy kiedyś. Pojawiły się fałszywe druki zachęcające do... Do wpłaty. I tu chciałem bardzo serdecznie podziękować, panie Szymonie, dla radia, bo wasza akcja przyniosła ogromny skutek. I, z, I dla Urzędu Skarbowego. Zebraliśmy właśnie te ponad 30 tych pism. Jesteśmy w kontakcie z panią prokurator osobiście i przygotowujemy wystąpienie do prokuratury. Pani prokurator nasz już odwrotną drogą powiedziała, że oni też rozpoczęli swoje działania. Także zbieramy to i na pewno będzie z tego. Jakiś skutek. Przypomnijmy ale, słuchaczom o co chodzi. Tak. Ho, pojawiają się fałszywe wezwania do wpłaty za ewidencję. Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej podszywają się pod to, przedstawiając literki, bardzo podobnie wygląda, żądając wpłaty 270-290 zł. Jako pojedyncza sprawa to jest niska szk szkodliwość społeczna, nie można zadziałać, więc postanowiliśmy wtedy razem z Radiem 5 zebrać ponad 3000 zł, jakby wyłudzenia, i o tym zawiadomić prokuraturę. Udało się, rozpoczynamy działania, i mam ogromną. Prośbę do słuchaczy. Jeśli ktoś teraz jeszcze dostanie takie pismo, niech przyniesie je razem z kopertą. Myśmy tu popełnili troszeczkę błąd, bo mamy za mało kopert. Pani prokurator chętnie widziałaby to z kopertami, bo lepsza jest wartość dowodowa takiego dokumentu. Więc jeżeli ktoś jeszcze dostanie lub dostał i ma, bardzo prosimy razem z kopertą do nas, do Rady lub do Urzędu Skarbowego, to dociera i będziemy działać. Kiedy? Już w tym tygodniu przyjdzie, pójdzie oficjalne pismo do prokuratury. Dziękuję serdecznie. Gośćmi Radia 5 byli Czesława Ostrowska i Bogdan Cichocki z akcji katolickiej, działającej przy parafii pod wezwaniem Świętego Kazimierza Królewicza w suwałkach. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Państwu. Do widzenia.